branży, także. Także jeszcze nasza książka, ona była wydana w 1987, tak? Nie, w 2000, panie profesorze, może 15, co dopiero, czy 16 nawet. Nie, w 15, przepraszam. Jedna poprzedni kongres na wydarzyście, to był, a tu w 5 był, tak? A w 5, jak ten czas leci. 15, panie profesorze, tak. Czas już uaktualniać teraz, czas już po następnych uaktualniać. No, lecimy. Zwłaszcza lecimy. Chyba osteoporozy wtórne. Chyba zwłaszcza osteoporozy wtórne trzeba się no pochłonić. Po tych zaleceniach rozszerzających rozpoznanie osteoporozy też chyba. Nie wiem, no to jest trudno tak wybrać, że jest na szczęście. Wiesz to. No to co w tej chwili, to co pewnie wiesz, w Stanach mówią w tej chwili, jest przepaść, bo w świecie też liczba leczonych na osteoporozę spada. To katastrofalnie. W Stanach spada z paru przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest nagłośnienie ryzyka powikłań, które są rzadkie, 1 na 10 tysięcy, czyli jałowa matwica, tak. Żuchwy, zamania typowe, to było pierwsze. A drugie, no, drastyczna redukcja refundacji badań densytometrycznych, która według kosztów w Stanach za koszt $80 było, za Clintona było 160 chyba, i to był ten wzrost, no to jest $30, także tak jak Ameryka się cofa, jeżeli idzie o 100%. No zobaczymy, co nowy prezydent wymyśli. No, panie profesorze, zobaczymy, jak pan nas przekona, żeby zapobiegać tym złamaniom. To już będzie sukces. Na pewno. Żeby zapobiegać. Tyle pan zrobił już w tej materii, także tutaj będzie pewnie no, jakiś wzrost zainteresowania następstwami osteoporozy, a jednocześnie. Aha, słuchaj, ja to widzę, że mamy 100, bo tu mam podgląd, ty chyba też. Mamy 101 rejestracji. W tej chwili jest 15 jest aut. Myślę, że 15 jest pewnie włączonych, dokładnie wiem. Ale widzę, że 15, zobaczymy. Ale sądząc po innych krajach webinary dotyczące to właśnie osteoporozy. Nie wiem. To jest taka liczba, taka kilkadziesiąt mniej więcej. To jest taka liczba, którą się na tych webinarach po prostu obserwuje. No dobrze, czyli tu magiczna setka została przekroczona. Dobrze świadczy. Ja myślę, że to jest maksymalna liczba, wiesz? Że myśmy nie przekroczyli, tylko to liczba maksymalna dopuszczalna. Ale czy to wynika ze względów technicznych połączeń, które mogą być? Ja tak to rozumiem. Tak to rozumiem, że to jest jakaś pojemność, wiesz, programu. Może być. Które mają. Wiadomo, są różne te webinary, są na kilkaset osób, na kilka tysięcy, ale no kwestia, wiesz, no techniczna. No myślę, że za chwilę dostaniemy sygnał, bo się zbliżamy do magicznej jedenastki. No właśnie, a wszystko powinno być punktualne. Wszystko powinno być. Znaczy ważne jest rozpocząć czas, bo będzie, wiesz, nagrywała cały webinar. Good morning, professors. Can you hear me? Good morning. Yeah? Yes, we can all start. So you can start now if you would like to put your slides okay, on full mode. Okay, sir. Over to okay, you. Okay, so I put my slide. Enjoy the webinar. Yes. Okay, start the webinar. I'm putting my slides on. And Eva, please start. Go ahead. Eva, go. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście uczestników, naszego wykładowcy, także profesora Czerwińskiego, na webinarze, w którym dzisiaj się skoncentrujemy na zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym poprzez wdrożenie systemu programu zapobiegania złamaniom.
problem ogromnie ważny, ponieważ osteoporoza, choroba o zasięgu społecznym skutkująca złamaniem, doprowadza do inwalidztwa, do niesprawności ruchowej, a także śmiertelności. Myślę, że dzisiejszy wykład pomoże nam zrozumieć, jak możemy ograniczyć złamania poprzez prewencję. Jak już powiedziałam, naszym wykładowcą będzie dzisiaj pan profesor Edward Czerwiński, który na co dzień ma do czynienia z chorobami kości od 40 lat, a na osteoporozie koncentruje się już ponad 20 lat. Jest premierem badań nad osteoporozą w Polsce, co nie ulega wątpliwości, a potwierdzeniem tego jest nie tylko przybliżanie nam ciągłych zagadnień związanych ze złamaniami, ale także zapobieganiem wypadkom, a także ogromna baza chorych, którą profesor zgromadził wśród swoich podopiecznych, ma już 110 tysięcy osób. Pan profesor Czerwiński jest człowiekiem niezmiernie aktywnym w różnych organizacjach międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami osteoporozy. W sposób czynny bierze udział w opracowywaniu wytycznych, zaleceń zarówno na płaszczyźnie IOF-u, EULAR-u czy EFORT-u. Pan profesor Czerwiński ma fantastyczną stronę w swoim ośrodku. To są dane wszystkie najnowsze dotyczące osteoporozy. On ją po prostu założył. Organizuje już z ogromnym powodzeniem cieszący się po raz 18 lub 19, już nawet trudno to zliczyć, ale powiem od 1997 roku Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy. Ale w tym następnym zasadzie, 2018 roku, jest współorganizatorem Wielkiego Sympozjum Światowego w Krakowie, z czego bardzo się cieszę. Działalność naukowa pana profesora ma bardzo konkretny wymiar. To jest ponad 400 publikacji, zupełnie imponujące, z fantastycznym impact factor. No, my jesteśmy po prostu dumni z pana profesora, a dzisiejszy wykład jest po prostu przez nas oczekiwany. Panie profesorze, zapraszamy. Dziękuję, to było pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy wytrzymali takie długie przedstawienie. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za miłe wprowadzenie. Daj zobaczyć się na mapie, czyli żeby Twój EWRS, czyli Twój system zapobiegania złamaniom zachował najwyższe standardy. Tematy główne, które chcę poruszyć, to jest przypomnieć, jaki mamy problem złamań wtórnych. Następnie, co to jest EWRS? Jak w Polsce również mamy doświadczenia, z którymi się podzielę. No i później, jak aplikować do tego programu, jak wypełnić, jakie są kwestionariusze, wskazania, no i co robić, jak znaleźć informacje, które są w tej chwili dostępne. Czyli najpierw o złamaniach. No, mamy epidemię. O ile w roku 90 mieliśmy w świecie 1 600 000 złamań i końca kości udowej, to w roku 2050 będzie tego 6 milionów. Patrząc bliżej na Europę, no, mamy rocznie 3 miliony złamań. Niestety, ale w ciągu 5 lat złamie się ponownie 24% kobiet. To jest nasz problem. Złamanie po złamaniu. Wiemy wszyscy, że największym ryzykiem złamania jest przebyte złamanie. Tutaj przedstawiam Państwu, jak rośnie ryzyko złamania dziszczyła końca kości udowej po różnych złamaniach. I tak, po kości promieniowej mamy dwukrotny wzrost ryzyka, po złamaniu kręgosłupa 2,5 raza, a po złamaniu dziszczyła końca kości udowej nawet 6-krotnie złamania po drugiej stronie. Problem jest taki, że tylko 20% tych osób po złamaniu otrzymuje leczenie, no i oczywiście grożą im następne złamania. I to jest właśnie cel tego Fracture as a Service, gdzie jego główną osobą jest koordynator, o czym za chwilę, i udowodniony system, który
polega na identyfikacji chorych właśnie z pierwszym złamaniem, ocenia ryzyko osteoporozy, inicjuje leczenie, no i oczywiście sprawuje nadzór nad realizacją. To jest flagowy program International Osteoporosis Foundation, uruchomiony w 2012. Wszystkie informacje są na www.capture-the-fracture. Ten adres będzie zawsze na dole slajdów. Jak Państwo tam sobie klikną, to tam ten webinar będzie, wszystkie inne webinary i bardzo wiele informacji o jak zorganizować system, jak i o samej osteoporozie. Czyli nie wiem, co to jest ten system zapobiegania złamaniu. Otóż lata 90. Szkocja, profesor McLaren, mówimy, że on ma 3 I, czyli 3 razy I, identification, to jest pacjenci ze złamaniem niskodelektycznym, investigation, czyli diagnostyka osteoporozy i ryzyka dalszych złamań, no i intervention, czyli rozpoczęcie leczenia, wdrożenie problematyki, profilaktyki przeciwobrazowej i to jest właśnie to Capture the Fracture w 2012, tutaj podaję Państwu publikacje, one są dostępne na stronie AIF-u. Otóż cały sens polega na tym, że osoby, którym najbardziej grozi złamanie, to są właśnie te osoby na szczycie tej piramidy, które doznają złamania bliższego końca kości udowej. I to jest ten tabel, to się wzorowałem z kolegami w triażu ratownictwa. Ucinami natychmiast to są te osoby, które musimy już ratować, bo one umrą w ciągu 5 minut. W drugiej kolejności te, które mogą poczekać pół godziny, a reszta może w ogóle poczekać. Więc to, co nie mogą czekać osoby, to są złamania przy okolicy udowej i inne złamania. To nas interesuje. To jest cel naszego systemu. Natomiast potem zajmiemy się, czy inni się zajmą, osoby z wysokim ryzykiem złamania, a następnie cała populacja. To nie zawsze tego nie należy robić, tylko są rzeczy pilniejsze. Jak mamy duże przedsięwzięcie, to mówi, to jest pilne, to jest nagłe, od tego zaczynamy. A jak to zrobimy, to nam wystarczy na pewno fundusze na pozostałe. To jest sens systemu, to jest koordynator, jest główną osobą i ten koordynator wypełnia zadania. Czyli nowe złamanie przez SOR, rentgen, albo trafia na oddział, to jest nasz chory leżący, no albo jest w ambulatorium. No i teraz koordynator ma te 3 I, czy identyfikacja, edukacja i diagnostyka. Edukacja, za chwileczkę przedstawię to na konkretach, czyli witamina D, upadki, prewencja upadków, leczenie osteoporozy i utrzymanie w leczeniu. No i oczywiście współpracuje po pierwsze z poradnią, czy to poradnią osteoporozy, czy poradnią POZ-u, rehabilitacją DEXA i nadzoruje cały ten proces zapobiegania kolejnemu złamaniu. No, efekty są fantastyczne. Na przykład w Australii mamy 74% osób leczonych, przypomnę, mieliśmy 20% dotąd, we Francji 90%, a w Szkocji, proszę zobaczyć, 97% pacjentów po złamaniu bliższego końca kości udowej jest leczone. U nas nie mamy danych, ale to będzie pewnie między 10 a 20%, na pewno niestety nie więcej. I mamy też kolejny dowód, spektakularny, bo już finansowy. To jest firma Kaiser Permanente w Stanach Zjednoczonych, która 5 lat temu wdrożyła program EWLS i tutaj mamy w tym ciemnym kolorze są oczekiwane złamania bliższego końca kości udowej, a na niebiesko stwierdzone po wdrożeniu systemu. Kaiser Permanente ma swoje własne szpitale, więc mógł ten system wdrożyć konsekwentnie. I cóż się okazało, że po 5 latach redukcja złamań bliższego końca kości udowej wyniosła 40%, no i firma oczywiście zaoszczędziła 31 milionów dolarów w ciągu 5 lat, implementując ten system, który, jak się za chwilę Państwo przekonacie, jest prosty w założeniach i łatwy do realizacji, o czym żeśmy się przekonali, co nie znaczy, że wszystko było z górki. Czyli nasze doświadczenia. Proszę Państwa, pod koniec 2014 roku dzięki pomocy firmy Amgen
rozpoczęliśmy ten system. Rozpoczęliśmy od publikacji raportu osteoporoza cicha epidemia kości. Opracowaliśmy go wspólnie z prezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, profesorem Markiem Sinderem. To opublikowaliśmy. Następnie list intencyjny do różnych władz, założenia programowe, informacja dla lekarzy, informacja dla pacjentów i opublikowaliśmy taki artykuł w medycynie po dyplomie i również żeśmy książkę wydali w 2015. I te wszystkie informacje są dostępne na naszym portalu www.osteoporoza.pl. Następnie zorganizowaliśmy 4 kursy, bo uznaliśmy, że jeżeli ktoś ma być koordynatorem, to powinien mieć pewne kwalifikacje. Kursy kończyły się testem i w ten sposób mieliśmy 42 osoby i tutaj jest miejsce, żeby podziękować Jarkowi, magistrowi Jamanowiczowi i Kasi Zając za organizację tego kursu, organizację systemu. To było dla mnie, dla nas fantastyczne doświadczenie, dające nam dużo satysfakcji, dużo radości tym wszystkim osobom, a najważniejsze było to, że zapewne udało nam się przynajmniej odrobinę zredukować wtórne złamania. Przyjęliśmy pewną logistykę działania, biorąc pod uwagę realia w Polsce, czyli nasz koordynator interes był przypisany do oddziału urazowego i po wizycie porannej zbierał osoby nowo przyjęte i sprawdzał, czy to jest złamanie i czy zniżka energetyczne. Drugie źródło pacjentów to była baza ambulatoryjna, retrospektywna i miał złamanie osteoporotyczne. Wtedy kierował na DEKSE oczywiście. Zawsze szyjka i kręgosłup. No w moim ośrodku jeszcze dokładamy zawsze FRAX, dokładamy VVA, jeżeli są wskazania siły mięśniowe, ale taki standard ogólny to był kręgosłup i szyjka. I teraz tak, jeżeli to było złamanie bliższego końca kości udowej, to zawsze trafiało do poradni leczenia osteoporozy albo do poradni, która leczy osteoporozy. To może być poradnia reumatologiczna, endokrynologiczna. Niekoniecznie musi mieć to poświęcone tylko osteoporozie. No i tam lekarz zlecował o farmakoterapii i zakładaliśmy zawsze kontrol co 6 miesięcy. Jeżeli były inne złamania, na przykład bliższy koniec kości ramiennej, to wtedy zależało to od badania DEXA. No bo wiemy, że poniżej minus 2,5 właściwie nie mamy farmakoterapii jak dotąd, więc uznaliśmy, że jeżeli były wyniki w szyjce mniej niż minus 8 lub w kręgosłupie mniej niż minus 1,2, to wtedy kierowaliśmy do poradni osteoporozy, ponieważ te informacje do przekazania chorym, które wiedzieliśmy, że nie ma farmakoterapii, to mógł przekazać koordynator czy pielęgniarka na oddziale. No i zawsze była edukacja. Każdy chory miał informacje odnośnie jak zapobiegać upadkom i o suplementacji wapniem i witaminą D. To jest jeden z naszych koordynatorów w Starachowicach, to jest pan magister Domański, nasz wówczas najlepszy koordynator. I identyfikacja. Codzienny raport lekarski, następnie lista retrospektywna według ICCD. Następnie edukacja pacjenta. Otrzymał materiały, które są na stronie o osteoporozie, o ryzyku następnego złamania, o profilaktyce upadków, no i oczywiście o normie walking, bo no, my nie mamy u nas możliwości przesłania pacjenta do centrum zapobiegania upadkom, gdzie miałby odpowiednie przeszkolenie. My mówimy Nordic Walking przynajmniej 1 do 2 godzin tygodniowo, 5 km, wzmocnienie ogólnej siły mięśniowej. Kierował na DEXE oczywiście i już na oddziale udało nam się wdrożyć na większości oddziałów ortopedycznych w Polsce. Profilaktyka, prewencja braku witaminy D, czyli suplementacja. Ja mówię 28 kropli któregoś z leków, Devicapu, Devizolu, obojętne którego. Koszt to jest złoty 20 na miesiąc, a ortopedy przekonuje to, że nie tylko, że będzie mniej upadków, mniej złamań, ale będzie wzrost kości, będzie przywróci się do normy, ponieważ brak witaminy D opaźnia wzrost kostny. No i
Również informacja, że można witaminę dokupić bez recepty, tyle że jest wtedy droższa. I kierowaliśmy do poradni leczenia osteoporozy lub do poradni leczącej osteoporozy. Mieliśmy ankietę, pierwszorazową i kolejną, gdzie były informacje o złamaniach, czy jakie to złamanie, czy była operowana, czy nie, o upadkach. I każdy koordynator otrzymywał plik Excela, ten plik wysyłał do nas i w ten sposób stworzyliśmy krajową bazę danych, gdzie informacje z całej Polski do nas spływały, a my mogliśmy je archiwizować i oczywiście analizować pod różnymi kątami. Udało nam się otworzyć w sumie 16 ośrodków tutaj na mapie, także praktycznie większość regionów Polski miała bodaj jeden ośrodek. Wiele ośrodków, na przykład Szczecin czy Gdańsk, mieliśmy kursantów, ale ośrodka na razie nie udało się otworzyć. Czyli w kwietniu w tamtym roku mieliśmy 16 czynnych ośrodków. Do systemu włączyliśmy 1500 pacjentów, 740 skanów, prawie 500 konsultacji, no i tak dalej. Teraz wyniki tych naszych działań. No to objęliśmy swoją opieką prawie 2000 złamań. Częstość tych złamań klasyczna, czyli najczęściej był dalszy koniec kości promieniowej, bliższy koniec kości udowej, inne kręgosłup. Należy wspomnieć, że to jest częstość chorych przyjętych na oddział. Ta częstość populacyjna w ambulatorium czy w populacji będzie zapewne wyższa. No i tu mamy z kolei wynik naszego leczenia. I tak, jeżeli idzie o suplementację wapnia witaminy D, to tylko 30% osób przy przyjęciu zażywało, mimo że miało złamanie. Nie mamy tutaj danych, ilu z nich dalej zażywało, ponieważ nie telefonować do tych chorych, a nie wszyscy byli w poradni. Szacujemy, że 75% osób wysłuchało koordynatora i zaczęło zażywać witaminę D. Wiemy natomiast o wisłosłonianach, bo te leki były rejestrowane w poradniach i tutaj mamy 9% osób zażywało przy przyjęciu, no wzrost oczywiście 16%, 77%, wisłe dożylne podobnie, no i denosunap oczywiście tylko 2,6% zażywało, to był wzrost też 75%, czyli już mieliśmy efekty podania leku, no i możemy liczyć na to, że te leki zmniejszają ryzyko złamania kręgosłupa średnio tam o 60-70%, niż 40%, więc myślimy, że w ten sposób te osoby, które zażywały, odniosły korzyści z leczenia. Oczywiście były problemy. Ktoś powiedział, że ich nie było. Czyli po pierwsze, no to bieda w służbie zdrowia, niedofinansowany oddział, zadłużenie, no i obawa przed kosztami. Każdy ordynator mówi, tak, fantastyczna idea, ale ja już wyczerpuję limit. Ja nie mogę zlecić więcej leczenia, ja nie poślę na Texę, bo to zrujnuje mój budżet. Drugi to program, wiemy, że jest kosztoefektowny. Przypomnę, firma Kaiser, która zaoszczędziła 5 milionów dolarów, ale te oszczędności nie idą. Czyli szpital pracuje, szpital oszczędza, ale efekty ekonomiczne są w NFZ-cie, nie mają wpływu na budżet szpitala. No następnie przeciążenie pracą. Na oddziałach urazowych wiemy, że bardzo mało pielęgniarek, bardzo mało personelu, w związku z tym jeszcze jeden obowiązek, jeszcze jedno obciążenie. Następnie diagnostyka. No problem z deksą w różnych miejscach. Myśmy otwierali środki tylko tam, gdzie była deksa dostępna, gdzie był sens po prostu wdrożenia, gdzie można było leczenie wdrożyć. No i terminy, nawet do 4 miesięcy. To samo z poradniami. Poradnie ortopedyczne były zawsze zablokowane praktycznie. Niewiele lepiej było z poradniami reumatologicznymi. No i trzeci problem, zapobieganie upadkom. Nie mamy ośrodka, gdzie można by chorego po prostu oddelegować. Temu chory grozi upadek, w związku z tym proszę wdrożyć postępowanie. Tego nie mamy po prostu. Organizacyjne z kolei.
No to każdy szpital był inny. Oczywiście rozpoczynaliśmy zawsze od ordynatora, ponieważ on bezpośrednio współpracował z koordynatorem, no ale rzecz jasna musiała być zgoda dyrekcji, należało znaleźć deksę, należało znaleźć poradnię. Te relacje w różnych szpitalach były bardzo różnorodne. Kto może być koordynatorem? Mieliśmy kilku lekarzy, którzy byli przymuszeni przeważnie, to byli stażyści. I szkoda czasu lekarskiego na bycie koordynatorem, wystarczy po prostu kwalifikacja pielęgniarki. Pielęgniarki oczywiście są najlepsze, zwłaszcza pielęgniarki pracujące na oddziałach, ale wiemy, że mamy kryzys, część wyjechała, pielęgniarki średnia wieku jest bardzo wysoka. No, brak pielęgniarek generalnie na oddziałach urazowych. Czyli u nas był to fizjoterapeuta i ta opcja się, ta nam się spełniła najlepiej i ten system funkcjonował świetnie, no tak długo, jak mieliśmy fundusze. No niestety z wielkim żalem dla wszystkich ta nasza radość tworzenia no, musiała niestety się wyczerpać, zamrozić. Zawiesiliśmy działalność w tym roku w kwietniu i złożyliśmy obszerny dokument, kilkudziesięciostronicowy program zapewnienia działania w Polsce. Przesłaliśmy do wszystkich decydentów, do ministerstwa, prezydenta i wszędzie tam, gdzie to było możliwe, póki co bez żadnego efektu, no ale mówimy, że kropla drąży skałę, więc tak będziemy dalej drążyć. Proszę Państwa, i to były nasze doświadczenia. Teraz tak, każdy z Państwa może ten system wdrożyć na własnym terenie. W związku z tym teraz chcę omówić, jak aplikować do tego programu, jak on działa, czy po kolei kwestionariusz, no i jak się w ogóle w tym systemie, jak się znaleźć w tym systemie. Każdy z Państwa może tutaj, może aplikować. My oczywiście bardzo chętnie służymy wszelką radą. Proszę Państwa, to jest program dopracowany, naprawdę świetny. Cel to my wiemy. Tego programu Best Clinical Framework przetłumaczyliśmy to jako najlepsze zasady działania. Cel, wyznaczenie standardów EWLS, doradztwo, przewodnictwo, porównywanie i dostosowanie do warunków. I teraz tak, główne domeny, które bierzemy pod uwagę, to jest tak, rzecz jasna, najważniejsze złamanie bliższego końca kości udowej. Przypomnę, w ciągu roku umiera co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna. To jest fakt. Czyli najcięższe złamanie obarczające skutkami zdrowotnymi, śmiertelność, inwalidztwo i ekonomiczne. Następnie pacjenci, którzy są przyjęci z innymi złamaniami. Następnie chorzy ambulatoryjni. Następnie chorzy ze złamaniami kręgosłupa. No i organizacja pracy. I tutaj mamy te właśnie standardy, czyli organizacja złamania biodra, inne złamania i wtedy aplikujemy do systemu online i możemy uzyskać wtedy znaczek brązowy, srebrny, złoty, w zależności od tego, jakie kryteria spełnimy. I mamy takich 13 kryteriów, które tutaj w tej chwili Państwu pokrótce omówię. Tutaj po lewej są te kryteria wymienione i teraz w zależności teraz na ile nasz ośrodek spełnia te kryteria, no to otrzymuje taką kwalifikację. Czyli pierwszy standard to było taki, że pacjenci ze złamaniami są identyfikowani celem objęcia ich systemem. I teraz tak, brązowy ośrodek to jest oznaka, to jest kiedy są na bieżąco chorzy monitorowani, ale nie ma globalnego systemu. Srebrny, jaki taki system istnieje, a złoty, jak ten system istnieje, ale jeszcze jest jego weryfikacja i sprawdzanie. Co to oznacza? Że na przykład mamy system komputerowy i objawimy wszystkich chorych w danym szpitalu czy w danym rejonie i dokładnie wiemy, ile się wydarzyło złamań, ile było przyjętych, ile w ambulatorium. Wtedy mamy ten system, jeszcze kontrolujemy jakość. To mamy wtedy złotą oznakę. Następny standard. Pacjenci są poddani ocenie ryzyka wtórnych złamań.
No i to w zależności, ile tych pacjentów oceniamy, czyli procentowo brązowy, jak tylko od połowa, złoty 90. Następnie ocena stanu pacjenta po złamaniu ma miejsce w odpowiednim czasie od złamania, to znaczy ocena stanu pacjenta, ocena pod kątem osteoporozy i ryzyka złamania. Czyli to znaczy badanie DEXA, badanie ogólne, wywiad, ewentualnie diagnostyka różnicowa, jeżeli jest potrzebna. No i teraz brązowy to jest do 16 tygodni, a złoty, jeżeli ten proces zamyka się w ciągu 8 tygodni. No myśmy robili DEXA w naszych ośrodkach przy następnej wizycie chorego, bo było zbyt uciążliwe do chorego po zabiegu, na przykład po zaczynieniu szyjki. Jezienie chorego na DEXA, no to było 2-3 godziny absorbowanie dwóch ludzi z oddziału, a przy chorym był w sytuacji niekomfortowej. Odroczenie DEXA te 6 tygodni do najbliższej kontroli, to nie było. Znaczy w sumie nawet byśmy dochodzili do złotego znaczka, bo u nas to było najczęściej 6 tygodni, czyli pierwsza kontrola pooperacyjna w poradni przyszpitalnej. Następnie tutaj standard czwarty, czyli identyfikacja złamania kręgosłupa jest wymagający, bo on wymaga wykonania Vital Factor Assessment, czyli jak to mówi, morfometrii kręgosłupa. I do tego potrzebujemy najlepiej aparat DEXA wiązki wachlarzowej, no lub rentgen. No i teraz wiemy, że wskazaniem do VPA jest obniżenie wzrostu poniżej 4 cm, ale również według ICCD u kobiety 70 lat, u mężczyzny 80 lat, ponieważ jak wiemy, 80% złamań kręgosłupa nie daje objawów, a wykrycie złamania jest o niebo ważniejsze niż DEXA, bo mówi nam, że jest złamanie, a DEXA może być myląca, bo może ktoś mieć złamanie DEXA dobrą. Czyli tutaj bardzo ważny jest ten standard, że ci chorzy powinni mieć zapewne VPA, ale to już wiem, tutaj zaraz pewnie Państwo powiecie, przecież w większości szpitali polskich mamy DEXY, te single beam, które są dobre jakościowo w celu cytometrii, ale niemożliwe na nich jest wykonanie VPA. Morfometer rentgenowska ma znacznie większe obciążenie, promieniowanie, no i to jest trudne badanie czasochłonne. Niemniej jednak standardem powinno być obniżenie wzrostu znaczne, kobieta plus 70, mężczyzna plus 80, VPA. I wtedy szokuje pacjenta, szokuje lekarza, że ta choroba ma już kilka kręgów złamanych, o czym oczywiście nie wie. Więc to był standard identyfikacja złamań, kluczowy standard. Standard piąty, ocena złamań wtórnych. Profilaktykę złamań wtórnych, czyli wdrożenie postępowania zgodne z wytycznymi, czyli lokalne, regionalne, krajowe. W Polsce oczywiście mamy wytyczne krajowe, które odpowiadają mniej więcej wytyczność WHO, IOF czy NICE. Następnie tutaj standardy 5 do 9 mają takie same kryteria. To znaczy brązowe to jest 50%, srebrny 70%, złoty 90%, no i teraz po kolei. Teraz tak, standard szósty, pacjenci są poddani ocenie w kierunku wtórnych przyczyn niskiej wartości kości. Czyli po prostu diagnostyka różnicowa, czyli badania biochemiczne, wywiad, ewentualne konsultacje. Standard siódmy. Pacjenci w grupie ryzyka są podani w kierunku występowania upadku i szkoleniu, jak im zapobiegać. No, tu mamy w Polsce problem, bo nie ma takiego ośrodku. Fizjoterapia jest w ogóle trudno dostępna i nie mamy ośrodka, który by się wyspecjalizował, przynajmniej ja nie znam, może gdzieś jest, zapobiegania złamaniu. Standard ósmy. Pacjenci są oceniani pod kątem istniejących czynników, ze stylem życia, ryzyka złamania oraz pouczeni, jak należy wprowadzić lub zminimalizować ryzyko przyszłych złamań. To wykonywał nasz koordynator. Tu była informacja oczywiście zdrowy tryb życia, czyli nie palić, nie pić za dużo, ruszać się, Nordic walking, styl bycia, odżywianie, rzecz jasna. Profilaktyka, prewencja, czyli suplementacja wapnu, witamina D. Standard dziewiąty, pacjenci
nie będąc leczeni, wdrożenie leczenia. Czyli chory, który ma ostałą porozę i densytometrycznie minus 2,5, mamy go czy leczyć i ci chorzy powinni być leczeni zgodnie ze wskazaniami. Standard 10. Pacjenci w trakcie leczenia, którzy doznanie złamania przechodzą, są oceniani co do stosowania leczenia, czyli po prostu adherence pacjenta do leczenia. Wiemy, to jest kluczowe. Wiemy, że w ciągu roku nawet 70% chorych się nie leczy, ale w szufladzie niestety nie działa. A wiemy, że nawet telefon podnosi to stosowanie się do zaleceń. No i pytanie, ile tych chorych żeśmy ocenili. Tu wiadomo, że na to ma też wpływ lek. Im lek rzadziej podawany, czy tym lepszy adherence, czy lek na 3 miesiące będzie miał lepszy niż raz na tydzień, czy lek na pół roku, czy lek w ciągu roku. No i następnie standard 11 o hierarchii przekazywania informacji dalej, czyli do GP, czy do POZ-u, czy wyżej do organizacji, do ministerstwa, żebyśmy mieli orientację, ile tych złamań jest. No i tutaj można powiedzieć, że my mieliśmy nasz standard, czy mieliśmy krajowy rejestr złamań. No i chcielibyśmy, oczywiście może się kiedyś to zdarzy, żebyśmy objęli tym systemem z powrotem całą Polskę, daj Boże. Standard 12 to jest protokół ustalenia planu postępowania, to wiadomo, czyli nie akcja jednorazowa, ale akcja, która trwa, daj Boże, lata. No i złamania są w bazie danych, prawda? No to my to akurat bazę danych to mieliśmy. I to jest baza lokalna, czyli ośrodek, szpital, baza regionalna, czyli rozumiem województwo, no i złoty krajowa, nam się udało stworzyć tą bazę krajową, która no, jest zamrożona, ale program jest oczywiście gotowy. No i teraz, proszę Państwa, już to mamy. Przepraszam. Jak już to mamy, no to możemy aplikować. Logujemy się na stronę www.capture-the-fracture.org i tam klikamy sobie i wypełniamy online aplikację. Jak to wypełnimy, to nasze zgłoszenie pojawi się na mapie w postaci zielonego znaczka, a potem jak doślemy o nas informacje, no to otrzymujemy odpowiedni znaczek brązowy, srebrny lub złoty. To jest przykład tego kwestionariusza, do niego wrócę za chwilę. No i wtedy tutaj mamy znaczki zielone, to są te nowe ośrodki, mamy brązowe znaczki, mamy złote znaczki. No i tu jest taki przykład właśnie ośrodka, który to jest w Finlandii, który ma 77%, wszystkie te główne domeny, czyli biodro, inne, outpatient, czyli przychodnia, kręgosłup. Organizacja ma na 5, no i to jest ośrodek oznaczony jako złoty. To jest ten nasz podział, czyli zielony oceniany, brązowy to jest spełnia średnią ocenę. Mieliśmy w Polsce, mieliśmy te dwa ośrodki, które się zakwalifikowały, no już niestety na dzisiaj są zawieszone, no i złoty. No i trzeba powiedzieć, że ten program naprawdę ogarnia powoli cały świat. Mamy w tej chwili w świecie 184 ośrodki i tutaj mamy również Polskę wymienioną, no ale niestety znikniemy na mapie, ale mamy nadzieję pojawić się znów. Proszę zobaczyć, na Europa tak dominuje, Stany Zjednoczone. Trochę w Rosji mamy ośrodek, na razie w Afryce nie mamy, Ameryka Południowa ma. Teraz proszę Państwa wkrótce, jak wypełnić ten kwestionariusz. Przypomnę www.capture-the-fracture.org. Może to, co powiększymy sobie i definicję, o czym mówimy, czyli co to jest fracture as a service. My nazwali to oparty na system oparty na koordynatorze, czy system zapobiegania złamaniom. Usługa na zmniejszenie ryzyka kolejnych złamań, to powiedzieliśmy sobie, polegające na identyfikacji chorego, leczeniu i opieką chorych, którzy się kwalifikują danej społeczności. Ośrodek. Co to znaczy ośrodek? Miejsce, gdzie jest zainicjowana działalność i to może być szpital, to może być zespół, to może być poradnia.
W naszym przypadku to był szpital, oddział urazowy. Tak to ustaliliśmy, ponieważ tam jest najwięcej tych chorych, ale nie jest to, może być na przykład ośrodek zlokalizowany poza szpitalem, który obejmie swoją opieką szpital. To definicja ośrodka. Definicja złamania niskoenergetycznego. Złamanie, które wystąpiło energii skutkiem upadku wysokości własnej lub mniejszej. Czyli kobieta szła, no teraz pójdzie na rolaty, będą pierwsze rolaty teraz w grudniu, ciemno, ślisko. O 6 rano kobieta upada, wpada na nadgarstek. Typowe złamanie kolesa. Złamanie niskoenergetyczne i to jest rozpoznanie osteoporozy. Upadła w łazience, to samo. Mamy rozpoznanie. Złamanie niskoenergetyczne, to znaczy osteoporoza. Pobyt w szpitalu, rozumiany jako pobyt na łóżku urazowym. Nie tylko nagle, na przykład na SOR-ze. W świadomym SOR to jest okres przejściowy. Złamanie kliniczne kręgosłupa, to jest to złamanie, które boli. Tak to nazywamy. Niestety, a natomiast radiologiczne złamanie, no to jest wykryte w badaniu radiologicznym lub w badaniu BPA. No możemy powiedzieć, jak ktoś bardzo by chciał, może robić tomografię komputerową, ale to już jest kazuistyka. BPA, czyli Vertebral Fracture Assessment, jest złotym standardem i naprawdę namawiam, ktokolwiek ma aparat wiązki wachlarzowej, to gorąco namawiam, będziecie zaskoczeni Państwo i pacjenci wasi, jak często są te złamania, o których chora nie wie, że już ma złamanie i ryzyko następnego już ma 2,5 razy większe. No i następnie skuteczność, czyli po prostu nadzorowanie, czy korzystanie z leków, liczba złamań i upadki. I teraz tak, parę tylko początek pokażę tego kwestionariusza. On jest online, jest przetłumaczony przez magistra Marowicza. I tylko Państwa wprowadzić, jak on wygląda, czy dane o szpitalu, jaki to jest szpital prywatny, rządowy, uniwersytecki. Następnie informacja o użytkowniku, czy to ktoś zgłasza, na przykład asystentka koordynatora, czy to jest ordynator jest koordynatorem, czy to ortopeda, endokrynolog, pediatra i tak dalej. I następnie jego specjalność, czy to są dane ośrodka, dane koordynatora. Następnie tutaj proszę zobaczyć, zespół koordynatora, to byłoby nasze marzenie. Mamy lekarz, rezydent jako nadzorujący, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik administracji, no i jeszcze inny. Czyli mamy piękny zespół, raz, dwa, trzy, cztery, sześć osób. Na to był koordynator sam jak pan, ale sobie dobrze radzili. No to byłoby piękne mieć taki zespół. Następnie są dane właśnie, jakie złamania leczymy. I tu mamy po prawej, proszę bardzo, F2, czyli bliższych koniec kości udowej, inne niskoenergetyczne, jak je diagnozujemy. Dane odnośnie pacjentów włączania teraz, jakie mamy odpowiedzi, czy mamy system identyfikacji. I teraz po kolei będą w tej ankiecie, będą pytania do tych wszystkich standardów, o których mówiliśmy po kolei i na tej podstawie uzyskacie Państwo cenę brązową, srebrną lub złotą. To jest dostępne po polsku na stronie IOF, capturedefracture.org, także ja, to jest proste i uważam, że nie wymaga to omawiania szczegółowego. Tu macie Państwo u góry tutaj adres capturedefracture.org i sobie Państwo get map, Państwo sobie to ściągacie i wypełniacie online. I tutaj mamy właśnie kilka języków, w tym oczywiście również po polsku. I to byłoby jak zaistnieć, dać się zaznaczyć na mapie świata, mieć tą satysfakcję, że wszyscy widzą, że w jakiejś miejscowości w Polsce jest taki ośrodek i naprawdę bardzo się ucieszę, jeżeli ktoś otworzył ośrodek i da mi znać, że jest ośrodek. Prześlę z radością gratulacje. Oczywiście chciałbym nasz system też kiedyś reaktywować. Mam nadzieję, że to nam się kiedyś uda. No i teraz proszę Państwa już na zakończenie działalność informacyjna, czyli podniesienie wiedzy. I to wszystko jest na capturedefracture.org. To są takie bloki informacyjne, czyli w środku jak implementacja, jak to robić, opieka nad pacjentem, o webinarach. One są co tydzień praktycznie. Narzędzia do pracy, zestaw slajdów, ten best practice framework,
No i program monitoringu. To jest wszystko dostępne oczywiście bezkosztowo. Globalna opieka. To rozumiemy globalnie, czyli mówimy świadomość osteoporozy w populacji, czyli kobiet. I myślę, że w Polsce tutaj no, od 20 lat na tym pracujemy i myślę, że mamy pewne osiągnięcia. Następnie wprowadzenie standardów opieki, prewencji zwłaszcza osteoporozy, no i poprawa jakości do opieki zdrowotnej na całym świecie. Macie Państwo również na stronie IWF publikację, czyli Marsza, zresztą chirurga z Glasgow, Coordinated Based System, następnie Ekpison ze Szwecji i te publikacje opisują już konkretne doświadczenia wieloletnie. No i oczywiście zapraszam na naszą stronę osteoporoza.pl i tutaj w zakładce mają Państwo system zapobiegania złamaniom i jak Państwo klikną, to się otworzą zakładki, gdzie jest list intencyjny, raport, o którym wspomniałem, założenia naszego programu, materiały edukacyjne dla lekarzy, materiały dla pacjentów i ten artykuł w medycynie po dyplomie, także to jest dostępne, to wisi na stronie, także gorąco Państwa zachęca. No, następnie webinary. Mamy nasz webinar, potem wiem, że w Portugalii jest za tydzień i tutaj jest bardzo duża aktywność IWF-u. Te webinary, ten nasz jest nagrywany, slajdy będą dostępne, także uczestnicy, czy też ktokolwiek inny może się zalogować i ściągnąć zarówno audio z tego webinaru, jak i slajdy, bez żadnych ograniczeń. Następnie, co jest dostępne do szkolenia, to tak zwany program mentoringu, czyli są to wycieczki do ośrodków najlepszych AWS w świecie, wsparcie, no i są kursy AWS. Był w Malnadze taki kurs tam w tym roku, jestem pewien, że będzie we Florencji. Państwo wiedzą, że mamy kongres we Florencji w marcu w przyszłym roku i tam jest krok po kroku, jak implementować ośrodek, jak go zorganizować. Następnie mają Państwo zespół przeźroczy. Część moich przeźroczy oczywiście to były te przeźrocze właśnie przetłumaczone na język polski, czyli jak edukować, jak promować, jakie narzędzia, jak się znaleźć w tej sytuacji. Następne tłumaczenie najlepszych zasad działania w 10 językach, w tym polski. To można to sobie można w PDF-ie również ściągnąć i pełna możliwość aktywności. Czyli mamy tak, slajdy, mamy nawet tutaj jest wideo, jak to robić. No i proszę Państwa, mniej więcej byśmy dali do końca. Chciałem tutaj przedstawić Państwu komitet Capture the Fracture, czyli Cyrus Cooper, to jest szef naukowy IWF-u, Christine Atkinson, ortopeda i wielu innych. To jest ogromny wkład, pełne uznanie dla tego komitetu. No i oczywiście ta akcja wymaga funduszy i tutaj chciałem podziękować firmie Aknovos, firmie Amgen, Lilly i już trzeba wspomaganie tej akcji. No i nie odmówię sobie przyjemności, żeby Państwa zaprosić do Krakowa w kwietniu 2018, gdzie będziemy gościć Światowy Kongres World Congress of Osteoporosis w naszym nowym centrum kongresowym vis-a-vis Bawelu. Taki obraz Bawelu, co będzie można obserwować z okien kongresu. To na tym ja bym zakończył. To jest koniec. Dziękuję za uwagę i wrócimy do przeźrocza, żebyśmy po prostu sobie go i na dyskusję. Przypominam Państwa, że bardzo prosimy o pytania i doktor profesor Marcinowska odczyta to pytanie, no ja postaram się oczywiście odpowiedzieć. Bardzo proszę, dziękuję, koniec. The end. Thank you. Państwa, panie profesorze, bardzo dziękuję za wykład. Dziękuję za przybliżenie tak ważnego tematu. No i proszę Państwa, scharakteryzowałam Pana Profesora, ale dodaję, człowiek, orkiestra z wielkimi marzeniami, a za ich realizację my trzymamy kciuki. Proszę Państwa, czas na pytania, które możemy kierować do Pana Profesora, możemy się posługiwać
napisanie pytania specjalne okienko po prawej stronie ekranu, question. A jeżeli można, panie profesorze, to już mamy pierwsze do pana pytanie. Jaka jest liczba złamań w Polsce i jaka jest ich lokalizacja najczęstsza? Pani profesor, oszacowaliśmy to temu 2 lata i wiemy, że w Polsce w tej chwili mieszka 2 700 000 gospodarstw z złamaniami osteoporotycznymi. No, bardzo cicha epidemia jak w świecie, tak samo jest w Polsce. Teraz jeżeli idzie o które złamania, tutaj mamy dość sporo danych. No, mamy w tej chwili bazę prawie 110 tysięcy pacjentów i są inne publikacje profesora Badurskiego. Czyli jeżeli weźmiemy częstość w populacji osób community, czyli nie hospitalizowanych, to jest oczywiście kość promieniowa, kręgosłup, bliższy koniec kości ramiennej, dalszy koniec kości promieniowej i potem jest rzecz jasna cała reszta. Ja tu bym chciał podkreślić złamania kręgosłupa, które w wielu statystykach są tam na 5. miejscu, jest na przykład 20%, ale to jest częste złamanie kliniczne, czyli te, które dają dolegliwości bólowe, a większość jest nie ma. Czyli tutaj mamy obraz zafałszowany i ten obraz byłby pełny, gdybyśmy mieli po prostu DFA, czyli Better Fracture Assessment. Panie profesorze, to jeszcze jest jedno pytanie z tym wiążące. Z tej liczby osób ze złamaniami, jaki procent jest leczony? Farmakologicznie, rozumiem, te złamanie. Nie mam, panie profesor, przepraszam. Nie mam konkretów, ale mam opinię tych 40 osób, które były na kursach. Myślę, że przed erą kursów, czy przed 2 laty, to myślę, to było rzędu 10-15%. Natomiast naprawdę to, co nam się udało, to jest nasz ogromny sukces, zmiana jakościowa w sposobie myślenia ortopedów o osteoporozie. Mianowicie no, te 20 lat pracy i te wszystkie akcje, te kongresy i wielkie gremium zaangażowanych, między innymi ty, to nam się udało. I tak wiem, że masz kursy, jesteś w ramach szkolenia podyplomowego ortopedy, że osteoporoza tam jest wreszcie. Także muszę powiedzieć, że w tej chwili ortopedzi, większość ortopedów wie, że to nie jest złamanie ze starości i tak musi być, bo taka jest fizjologia, trzeba kiedyś umrzeć, trzeba się złamać i trzeba umrzeć, tylko że cholera, można umrzeć w komforcie, prawda? Niekoniecznie z załamaną szyjką i być po prostu niepełnosprawnym. Więc większość ortopedów w tej chwili, wiesz, docenia ten problem, a największym argumentem i większość oddziałów już stosuje tą witaminę D i ta pielęgniarka daje te 28 kropli, wiesz, raz w tygodniu, no bo mówimy, zmniejszyć upadki i zmniejszyć ryzyko powikłań. Powikłańcom to jest, no, wiesz, no, sprawa no, chorego, jego cierpienia, ale też koszty. Tak, naturalnie, panie profesorze, zaczynamy to wszyscy doceniać. Panie profesorze, ale mamy pytanie jeszcze, bardzo konkretne. Czy jest planowane otwarcie kolejnych ośrodków? W marzeniach. Uczestnik pyta. Tak, marzenia. Znaczy, ale jeżeli one będą. Dziękuję. Zobacz, ja powinien widzieć te pytania. Czekaj, sobie tutaj kliknę, bo jak to się to jest. Po lewej stronie. Aha, mam, nie wiesz, czy widzisz, jeszcze kilka pytań, Ewa. Rośnie liczba złamań, wzrasta wiek chorych z tego typu złamaniami, więcej złamań przeskrętarzowych. Jaki jest pana zdanie? Ja rozumiem, okej, okay, ale czekaj, bo ja nie odpowiem na twoje pytanie. Ty mi się pytałaś, czy pan nowy ośrodek, a już słuchaj, proszę państwa, no, jeżeli znajdziemy jakieś fundusze, jakiekolwiek by one były, skądkolwiek, to nie są wielkie pieniądze, to są, myśmy zatrudniali na tak zwane pół etatu koordynatora, praktycznie pracowali najwięcej niż cały etat. Utrzymanie ośrodka, tego kwatery głównej nie jest takie drogie, program już jest.
my to zainwestowali sporo, także że tylko jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy podpowie mi, gdzie jest ten skarb, to ja idę z łopatą i go wydobywam natychmiast. Ewa, dołącza... Pani profesor liczymy, nie ukrywam. Dołączamy, dlatego że wszyscy czujemy ten problem, no ale rozumiemy ograniczenia. Ja myślę, że są to tylko czasowe, że pani profesorze, myślę, że się jakieś zielone światełko może dla nas robić. Ewa, ale wiesz, tak. Bardzo proszę. Jeszcze powiem właśnie pytanie. Prawdopodobnie kolegi ortopedy, tak. Że rośnie liczba złamań, wzrasta bieg, to tak, złamaniami, więcej złamań przezkrętarzowych. Jakie jest moje zdanie? Tak, ja to jest, nie mam tu konkretów. To jest bardzo prawdopodobne, ponieważ im osoba starsza, im ma cięższą osteoporozę, tym to złamania są większe, tak to nazwijmy. Czyli złamanie szyjki jest często złamanie zmęczeniowe, o czym się bardzo mało mówi, że niekoniecznie chora musi upaść. I są osoby, które twierdzą, że właśnie przeważnie jest złamanie zmęczeniowe, wynikające z niewydolności materiału i chora potem upada, najpierw się łamie. A złamanie przezkrętarzowe jest to typowe złamanie, upadek na bok. I jak tu, i mamy ten wiek, mamy z chorych starszych. Trzeba powiedzieć sobie, że wiek chorych ze złamaniem niższego końca kości udowej to jest 80 lat. I to są te problemy. Także ja myślę, że my po prostu jesteśmy na etapie postępu medycyny. Ta średnia życia nam się wydłuża i będzie się wydłużać na szczęście, ale będzie też więcej osób starszych, no i będzie więcej osób, których powinniśmy leczyć. Jak to jest, to... Pytanie, no proszę, już Was panie dam. Profesorze, tu pytanie, czy w związku z tym, że mamy coraz więcej osób starszych i złamań w tej grupie chorych, konkretnie pyta nasz słuchacz, czy potrzebujemy oddziałów ortogeriatrii w Polsce? Oczywiście. Dziękuję za pytanie. Proszę Państwa, najlepszym wyjściem z sytuacji to jest właśnie oddział ortogeriatryczny. I takie oddziały już są, zwłaszcza w Szkocji. I tutaj polecam Państwu przetłumaczony Blue Book, czyli ten taki standard leczenia złamań dla ortopedów. No sens jest taki, że samo zespolenie złamania oczywiście jest kłopot, bo są kruche kości, ale technicznie nie jest to problem. Problem jest tą chorą, która ma około 90 lat, ciężko schorowana, po zawałach, z POHP, z cukrzycą. Wyprowadzenie tej chorej na prostą, żeby ją wypisać do domu, to jest problem geriatryczny. No ale z tego, co wiem, w Polsce mamy chyba 100 paru geriatrów, a potrzeba około 1000, więc no nie ma takiej, nie ma, jest to niemożliwe, ale oczywiście idealny jest oddział ortogeriatryczny, czyli chora jest na oddziale operacyjnym, przyjęcie dzień po przyjęciu i przechodzi na oddział geriatryczny, a geriatra widzi tą chorą od początku. Geriatra chorą pomaga przy przygotowaniu do zabiegu, uzupełnia elektrolity, pilnuje cukrzycy. Chora po prostu jest zadbana internistycznie. To jest co innego, jak jest dyżur, prawda? I no, ja anestezjolog w miarę swojej wiedzy kwalifikuje chorą to, żeby przeżyła zabieg, a co innego, jak chora przyjęta, zadbana i potem kolejne dni, to jest problem geriatrii, prawda? Problem, no wszystko nam się starzeje niestety. No to jest kurczę problem. Też sobie jakoś radzić. Nie dotyczy lekarzy. Ale wyłącznie od wieku, ale innych rzeczy, które się dołączają wraz z wiekiem, są niekorzystne. Panie profesorze, następny punkt. Jakie wartości zaleca pan profesor witaminy D swoim pacjentom, ponieważ wiemy, że się różnią, a zwłaszcza chodzi o chorych ze stwierdzonym złamaniem? Świetne pytanie. To był jaki dawki, czy jaki poziom? Jakie dawki witaminy D? Moja standardowa dawka. Ewa,
Moja standardowa dawka to jest 2000. Taki standard. Oczywiście najbardziej bym chciał, żeby mieć oznaczony poziom, rzecz jasno, go wyrównywać, sprawdzać sobie, bla, bla, bla. To byłoby marzenie, a oznaczenie kosztuje 80 do 120 zł, zależy gdzie. Czyli ja bym powiedział tak, no jeżeli ja widzę taką starszą panią, znaczy co ja robię? Ja oznaczam poziom tam i mówię, proszę podać mi ręce, uścisnąć ręce. Ja już wiem. Właściwie, jaki ma poziom. I myślę, że minimum to jest 2000. Jeżeli w zimie daje 4000, no i oczywiście zgodnie z zasadami sztuki oznaczam poziom witaminy D i potem zgodnie z zasadami chciałbym, żeby ten poziom był między 40 a 60. I tu może powiem tak, Ewa, pewnie pani profesor, masz mnie takie doświadczenia, że jak ja. Są chore, które na dawce nawet 1000 osiągają tam 40 poziom witaminy D, ale ja mam chore naprawdę, które biorą dziennie 10 tysięcy i nie mogę się przebić powyżej 30. Także tu jest ogromna zmienność osobnicza. Ja myślę, prawda? Myślę, że to jest kwestia złego ochłaniania całego, ale w każdym razie no są przypadki przydawkowania, ale ja zawsze wie pani, to prawie niemożliwe przydawkowanie i tego się naprawdę mi się wiem, że jest to możliwe, ale jest bardzo trudne, jest to wyjątkowo bezpieczna witamina i ma w tej chwili swój złoty okres, prawda? Działa na kości, tak, działa na. Tak, proszę. Tak, panie profesorze, myślę, że jeżeli koledzy zapoznają się z tym numerem postępów nauk medycznych, to te odpowiedzi znajdą. Dlaczego my musimy sami sobie radzić z dawkami, bo człowieka, zwłaszcza osoba starsza, ma jednak swoje odrębności, nie tylko suplementacji, ale leczenia niedoborów, w tym niedoboru witaminy D. Proszę Państwa, tu mam jeszcze jedno bardzo chyba ważne pytanie. Jakiego rzędu kosztem będzie dla szpitala otwarcie ośrodka EPLS w skali roku? Ja bym może prosił maila tą osobę, dobrze, czerniński@mpl, bo nie ma, mamy to policzone. Mamy to policzone. Może powiem tak najogólniej, myśmy zatrudniali koordynatorów na pół etatu i braliśmy mniej więcej wynagrodzenie pośrednie pomiędzy fizjoterapeutą a pielęgniarką. I to był główny koszt. Koszt materiałów na miesiąc to było kwestia może 100 zł. Mamy to wszystko oszacowane i mamy to wszystko zweryfikowane. To są naprawdę bardzo małe koszty. Bardzo małe koszty i na pewno zwracają się 10-krotnie. Bardzo szybko. Tylko, że kłopot jest taki, że koszty ponosi szpital, a oszczędza NFZ. Niestety. Panie profesorze, nasz czas się kończy. Także ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za wykład pana profesora, za podzielenie się ogromnym doświadczeniem na forum EPS w Polsce. Natomiast muszę tu powiedzieć, że wśród pytań, w zasadzie pytania się przeplatają z gratulacjami dla pana profesora za to, co pan zrobił. I ja bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za przygotowanie. Dziękuję bardzo. This is the end. Thank you very much. See you again. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Cześć.